Portalcio, Patryk Baran, dziękuję. Dzień dobry. Witam. Miło poznać. Mi również miło poznać. Oglądałem pierwszy filmik taki, jaki wrzucałeś o sobie, tam chyba 100 faktów. I tak sobie... To dawno temu było. No to co, ale to ciekawe było. Tak sobie oglądałem i trochę inaczej wyglądałeś niż dzisiaj. Nie mówię o włosach tylko, ale w ogóle. I dojrzałeś troszeczkę. No to było tak z 2 lata temu, półtora czas takiego. Szybko się jakby dojrzewa w tym wieku, więc no. Słuchaj, ty trenowałeś boks w Anglii, czy trenowałeś boks w Polsce? W Anglii, no. Ale judo w Polsce. Ja trenuję jakby grappling z zawodnikami judo po prostu, więc nie trenuję judo, tylko właśnie ten grappling bardziej, ale z trenerami od judo po prostu. No widziałem, jak się nazywa Balaha po japońsku? A no to takich rzeczy nie wiem, ale wiem, że... Chujigatame. O, no to mówię, judo nie trenuję. Też zaczynałem od judo, ale widziałem, że trenujesz w bardzo dobrym klubie gdzieś. Czarni Bytom to jest dla mnie, jak zobaczyłem, to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Jak zobaczyłem to, no to kurczę, mówię, nie, to jest legendarny klub, chyba jeden z najstarszych polskich klubów judo. No to teraz się trochę tutaj zaskoczę, ponieważ jakby nie trenuję w klubie, tylko trenuję z zawodnikami z Czarni Bytom. Tutaj mam głównego trenera Kacper Kaczor, on jest ogólnie zawodnikiem w judo. Medalista mistrzostw Polski i różnych zawodów. Tak. O, widzę, że Ryszard zrobiony, no. Nie, ja akurat interesuję się trochę judo, chociaż muszę przyznać, że widziałem go chyba podczas jednego ze startów, jak oglądałem. Dodatkowo na przykład sparingowałem z takimi osobami jak Patryk Łoziak, to jest 5-krotny mistrz Polski w judo, więc od razu mnie tutaj trenerzy na głęboką wodę wzięli, no i no nie było łatwo, dalej nie jest łatwo, no bo wiadomo, to jest bardzo wysoki poziom judo, ale jakby mało mieliśmy czasu, żeby ten parter się nauczyć i ogólnie obalenia i tak dalej, więc musiałem być po prostu rzucony na głęboką wodę. Lepiej ci się pracuje na przykład z Kamilem Jenelem, bo to jest bardzo doświadczony szkoleniowiec, kickbokser, ale przede wszystkim ma bardzo duże doświadczenie. Obydwaj moi trenerzy jakby ogólnie, prywatnie są mega spoko, na treningach są mega spoko, więc jakby ogólnie to mega dobrze trafiłem na trenerów i z dwoma mi się świetnie pracuje, jakby nie mam w ogóle żadnych zarzutów, są mega jakby profesjonalnie do tego podchodzą. Wiadomo, że Kacper jest o wiele młodszy, ale jednak i tak taki progres jak zaliczyłem, no to nie wyobrażam sobie na przykład w klubie tego zaliczyć czy z kimś innym, bo jednak to jest przyjaciel i jednak on wie, co jest dla mnie najlepiej i nie robi to jakby dla czegoś innego, tylko robi to, żeby było dla mnie najlepiej, nie? Ja się zapytam jeszcze tak, bo okej, judo, tutaj jest boks, ale to jest jednak też, to są kopnięcia. Kamil Jenel pokazuje te kopnięcia? Tak, wiadomo. Dużo, no on ma w ogóle, dużo walk skończył kopnięciami, więc jakby u niego są mocne na pewno te kopnięcia i też mocno jakby trenowaliśmy te kopnięcia, ale jak będzie w walce, to zobaczymy. Ulubiony pies to dalej mops? Tak. Golden Retriever też słyszałem. Tak, no to akurat jest piesek dziewczyny. Pamiętam. Tak, to też. No to zwróciłem uwagę, ale fajnie, miło, że lubisz zwierzęta, bo wiesz, różnie z ludźmi bywa. No, pieski to akurat kocham, no. Słuchaj, Czarni Bytom tak mi się kojarzy. Wiesz, kto był tam największą legendą, jeśli chodzi o Czarnych Bytom? Oj, jakby nie chcę teraz wyjść na kogoś, kto jakby nie ma szacunku albo coś, ale jakby no nie researchowałem takich rzeczy. Waldemar Legień, 2-krotny mistrz olimpijski. Nie możesz jutro przegrać. No. Dlatego pewnie jesteś największym faworytem na karcie. Nie byłem największym, byłem drugi największym. A teraz po tym mediatreningu właśnie to się odwróciło. A na początku to miałem kurs 2,35 w ogóle, więc też ciekawie było. To się bardzo cieszę. Słuchaj, jesteśmy już po mediatreningu, jesteśmy po ważeniu. Ważenie poszło łatwo? Tak, bez problemu. Hejter zaskoczył ostatnim razem, ale nie wiem, czy teraz zaskoczy, bo tak jak obejrzałem sobie te twoje materiały, to powiedziałem, że chyba bukmacherzy też je przejrzeli. No, miejmy taką nadzieję, wydaje mi się, że tak będzie. Udźwigniesz to? Udźwignę to, nawet jeżeli miałoby to zejść do parteru, no to tak jak mówisz, nie ma się tam czego bać tak naprawdę, no bo... Chujigatame. Tak. Trenuję z, no jak sam powiedziałeś, z naprawdę dobrymi judokami, więc będzie spokój w parterze. Spodobało mi się, że wyszedłeś dzisiaj w judodze.
Super. Tak, to, no właśnie to było jakby hołd dla mojego przyjaciela, który już jakby, nie wiem, może kojarzysz Łukasz Wala, on z Rybnika był, no i właśnie miał wypadek samochodowy i wracał z Japonii, no i teraz już nie może ćwiczyć, ponieważ porusza się na wózku. Zainteresujesz się. Tak, to było właśnie jego judoga. Bardzo fajny symbol, dziękuję bardzo. Pewnie będzie trzymał kciuki, my też trzymamy kciuki. I co? Jutro powodzenia, żeby wam się nic nie stało. Dziękuję, dziękuję.